Pani doktor, Cytocare S-Line należy do rodziny preparatów nazywanych skin boosterami. Proszę nam wyjaśnić, co to dokładnie jest. Skin booster to jest taka innowacyjna metoda do długotrwałego, intensywnego nawilżania skóry i rewitalizacji skóry. O takim po prostu długotrwałym działaniu nawilżającym i antyoksydacyjnym, rozświetlającym. Co dokładnie wyróżnia Cytocare S-Line na tle innych preparatów tego typu? Preparat S-Line wyróżnia dokładnie to, że zawiera taki specjalny kompleks rewitalizujący o działaniu antyoksydacyjnym, to znaczy chroni też naszą skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, przed promieniowaniem, przed zanieczyszczeniem, stanowi taką protekcję, czego nie mają inne produkty. Czyli oprócz nawilżania też jest ochrona. Jakie są najlepsze wskazania do wykonania tego zabiegu? Produkt Cytocare S-Line jest przeznaczony dla wszystkich pacjentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dla osób młodych z brakiem odpowiedniego nawilżenia skóry, dla pierwszych oznak starzenia, bo wygładza delikatnie pierwsze zmarszczki, na przykład wokół oczu, do nawilżania okolicy ust, ale też dla skóry dojrzałej. Czy zabieg ten trzeba wykonać w serii? Procedura podawania tego zabiegu to są 3 zabiegi w odstępach co 3 tygodnie. I daje to taki pełen efekt, bo jeszcze narastają efekty, prawda, działania produktu jeszcze do miesiąca po ostatnim zabiegu. Czyli proponujemy 3 zabiegi co 3 tygodnie, a potem dla podtrzymania efektu 1 zabieg na pół roku. Co Panią jako lekarza wykonującego ten zabieg najbardziej urzekło w preparacie Cytocare S-Line? Preparat Cytocare S-Line urzekł mnie tym, że zawiera 3 ml produktu w jednej strzykawce, gotowej do użytku, że mogę opracować na przykład 2, a nawet 3 obszary, czyli jednocześnie twarz, szyję i dekolt albo dłonie. Jest to bardzo wygodny do podawania produkt, a grudki nie utrzymują się, w zasadzie nie są widoczne od razu po zabiegu, czyli pacjent wychodzi i może wracać do codziennej aktywności. Na czym polega zabieg karboksyterapii i czym urządzenie SkyCarbo różni się od innych urządzeń tego typu dostępnych w gabinetach? Zabieg karboksyterapii polega na podawaniu bezpiecznych dawek dwutlenku węgla, a urządzenie SkyCarbo wyróżnia się tym, że podaje te dawki w bardzo kontrolowany sposób, właściwie w 100% kontrolowany cyfrowo. Jakie są najlepsze wskazania do tego zabiegu i na jakich partiach ciała najczęściej się go wykonuje? Wskazania to przede wszystkim ujędrnienie skóry, zakwaszenie, czyli poprawienie kolorytu, rozjaśnienie. Wykonujemy go na owłosioną skórę głowy, na skórę twarzy, skórę rąk, całego ciała właściwie. Zabieg karboksyterapii wykonuje się też w okolicach oczu. Jakie efekty uzyskujemy w tym miejscu? Tak, okolice oka też są wskazaniem, rozjaśnienie cieni pod oczami, ale również likwidacja przysłowiowych worków. Czy zabieg wykonuje się jednorazowo, czy w serii? A jeśli w serii, to proszę powiedzieć, ile zabiegów i w jakich odstępach należy wykonać? Najczęściej wykonujemy ten zabieg w 10 zabiegach i jest to 1 seria, co 2-3 dni. Czy dla podtrzymania efektów trzeba powtórzyć serię po jakimś czasie? Tak, jak najbardziej. Po około 6 miesiącach powinniśmy taką serię powtórzyć, aby efekt był dłużej utrzymany. Jakie trendy panują w medycynie estetycznej i jakich zabiegów poszukują pacjentki? Pacjentki w tej chwili poszukują bardziej naturalnych i sprawdzonych metod odmładzania, które będą przynosiły jak najszybsze efekty, ale jednocześnie będą bezpieczne. My naszym lekarzom staramy się udostępniać produkty, które są sprawdzone, bezpieczne, światowych marek, które dają szybkie efekty, natomiast bez ryzyka powikłań i ryzyka jakichś ubocznych skutków. Jakie plany na przyszłość ma Państwa firma? Jakich zabiegów będziecie poszukiwać? Plany mamy ambitne. Chcemy wprowadzać nowe marki, nowe produkty.
tak jak od 10 lat to już robimy, ale szukamy takich najbardziej sprawdzonych, które są bezpieczne i które mają doświadczenie i takie zaplecze naukowe, więc nie jest to łatwe znalezienie produktów, które no w tej chwili już ten rynek jest jednak dość wysycony i tych produktów jest dość dużo, aczkolwiek cały czas szukamy nowych rozwiązań i nowych koncepcji i mam nadzieję, że niebawem coś nowego, atrakcyjnego, co będzie jakąś nowością i przełomem wprowadzimy.